Siema, ja jestem Grzesik, to jest kanał Just Freestyle. Dzisiaj pokażę wam 6 trików w stylu upper. Jest to styl, w którym wykonujemy ewolucję za pomocą górnych części ciała. Połączenia będą opierać się na dwóch trikach, które musicie opanować, zanim podejdziecie do trików z tego odcinka. A są to Nextall oraz Sidestall. Mamy do nich poradniki, jak widzicie miniaturki są zacne. Link masz w opisie filmu. No i jeśli opanujesz albo jeśli już potrafisz Nextalla i Sidestalla, to pokażę wam 6 połączeń w stylu upper dla początkujących graczy. Zaczynamy? Pierwsze połączenie to będzie odbicie od klatki piersiowej i złapanie Nextalla. Jak możesz zauważyć, odbicie od klatki jest dosyć nietypowe, ponieważ w tym przypadku chcemy odbić piłkę do góry. Zatem na sam początek pomówmy o prawidłowej pozycji. Ustaw nogi szeroko i mocno wygnij się do tyłu. Będziesz tutaj wyginał się w lędźwiach, więc nie przesadź z tym wygięciem, przechyl się tak daleko, jak twoja stabilność ci pozwoli. Ważne jest, byś tutaj czuł równowagę. Piłkę odbij górną częścią klatki piersiowej, jest to takie najtwardsze miejsce, wyczujesz to pod palcami. Wtedy piłka poleci do góry. Z takim ruchem tułowia oraz nóg wykonaj odbicie piłki. Początkowo poćwicz to z wyrzuceniem piłki z rąk i kiedy odbijesz piłkę klatką do góry, złap ją na Nextalla. Potem zrób wyrzut z Nextalla, odbij piłkę klatą i złap na Nextalla. I tak to wygląda. Możesz również to zrobić po wybiciu z kapek. Przejdźmy do zagrania numer 2. Będzie to odbicie od barku i złapanie piłki na Nextalla. Zarówno to, jak i poprzednie zagranie z pewnością urozmaicą zasób trików w stylu upper zawodnikom początkującym, które na razie potrafią tylko podrzucać piłkę Nextallem. By odbić piłkę barkiem w sposób czysty i kontrolowany, musisz wysunąć bark do przodu, robiąc w ten sposób miejsce na swobodne odbicie się piłki. Podczas odbijania piłki zrób w kierunku niej drobny ruch. Staraj się ją odbić na tyle wysoko, by swobodnie złapać piłkę z powrotem na kark. Trójeczka. Tutaj będzie już wymagana umiejętność trzymania piłki na sajdzie. Przeturlaj piłkę z sajda na swój bark w taki sposób, byś nie dotykał piłki ręką. I eksplozywnym ruchem wystrzel piłkę do góry. Pozycja trzymania piłki na barku jest dosyć podobna jak przy odbijaniu piłki klatką piersiową. Czyli szeroko ustawione i zgięte nogi oraz wygięcie się do tyłu w odcinku lędźwiowym. Wyprostuj rękę i nie dotykając nią piłki, robiąc ze swojego barku taką katapultę, dynamicznym ruchem wyrzuć piłkę do góry. Po czym złap piłkę na Nextalla i voilà! A kolejne to małe wyznanie miłości. Jest to przeskakiwanie między sidestallem a kissballem. Na ten trik mówi się również movestall. Jest to po prostu trzymanie piłki na ustach. By zrobić kissballa, ponownie zrób pozycję z wygięciem się do tyłu i zrób ze swoich ust koszyczek. Ja to robię w taki sposób, że kładę górną wargę na dolną i połóż piłkę na swoje usta. Utrzymuj równowagę całym swoim ciałem, nie tylko głową. Tutaj ważne jest, żeby pracował też tułów i twoje nogi. Kiedy już opanujesz to trzymanie piłki, postaraj się to zrobić po sidestallu. Jest to fajne i ciekawe zagranie, możesz zrobić to w różny sposób. Możesz wrócić z powrotem na prawego side'a, albo robić prawy side, kissball, lewy side, no to już jest duże pole do manewru. Piąte połączenie to wyrzut Nextallem i chwyt na sidestalla. Po wyrzuceniu piłki staraj się płynnie opadać głową razem za piłką i złap ją tak, by ci się nie odbijała od głowy. Ona powinna płynnie ugrzęznąć na twojej skroni. Jeśli nie usłyszysz dźwięku odbicia, to znaczy, że dobrze zrobiłeś ten trik. To jest takie prostsze przejście do side'a, a trudniejsze w następnym zagraniu. Na koniec właśnie je zostawiłem. Czyli zagranie numer 6. Myślę, że jest to bardzo przydatne zagranie. Jeśli opanujesz to, na obie strony to zaprocentuje w przyszłości przy treningach bardziej zaawansowanych kombinacji w stylu upper. Jest to przejście z Nextalla na Sidestalla, ale w taki sposób, że piłka przechodzi drogę przez bark, cały obwód głowy i ląduje na Sidestallu. Często przydatne jest to zagranie w kombinacjach z upperem przy mieszaniu z rollerami i innymi zagraniami w stylu upper. Krótko mówiąc, jest to solidny i ważny fundament. Podczas okrężnego ruchu wokół głowy postaraj się zatrzymać piłkę na sajdzie. By rozpocząć ten ruch, zrób takie drobne rozbujanie, które ci właśnie pokazuję. Zegnij głowę i bark w taki sposób, by otworzyć drogę dla piłki, by swobodnie przeszła na twój bok głowy. Potem przeprowadź ją na czoło i potem na drugi bok głowy, czyli na sidestalla. I jak już to opanujesz, postaraj się to zrobić w drugą stronę, czyli łapiąc piłkę zapewne na twoją słabszą stronę side'a. Z pewnością przyda ci się ta umiejętność. Wiem, co mówię. Jeśli wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Jeśli macie jakiś problem z nauczeniem jakiegoś triku, macie jakieś pytania, nie tylko do trików z tego odcinka, to piszcie w komentarzach albo zajrzyjcie na naszą grupę facebookową. Tak się nazywa. Tam jest ogromne społeczeństwo freestylerów, tam dzielimy się wiedzą.
wiedzą, dzielimy się radami, pokazujemy swoje triki i wspieramy początkujących freestylerów, więc jeśli jesteś zainteresowany freestylem i chcesz poznać community freestylerów, najlepsze community freestylerów, to wpadnij do tej grupy. Ja tam jestem aktywny, możesz zadać właśnie tam pytania. Takie zarąbiaszcze bluzy na naszym sklepiku internetowym, link w opisie. No i nie pozostaje wam nic innego niż po prostu trenować, więc pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczyłem was ja, czyli Brzezik i Eldo.